Witam również serdecznie wszystkich Państwa. Pozdrawiam dziennikarzy również, którzy są po drugiej stronie naszych łączy. Za pośrednictwem internetu się z nami komunikują. Również zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa, aby móc zadać pytanie. Proszę robić to drogą mailową. Względy techniczne dzisiaj sprawiły, że bezpośrednia komunikacja jest z Państwem niemożliwa. Szanowni Państwo, 12 grudnia jest to ostatni dzień, kiedy obowiązuje, 10, przepraszam, grudnia to ostatni dzień, kiedy obowiązuje stary rozkład jazdy. No i od północy następnego dnia, właściwie od godziny 00, wchodzi w życie nowy rozkład jazdy. Ten rozkład jest pokłosiem nowego sposobu finansowania przewozów regionalnych w naszym województwie, kolejowych przewozów regionalnych. Jak Państwo to śledziliście, wiecie, trwały bardzo długo przygotowania do tego, aby w trybie innym niż do tej pory wybrać przewoźników. No i udało się, ponieważ ten tryb był zupełnie inny, nowy i jego skala dotychczas nieznana w Polsce, rzeczywiście z małym falstartem, bo przypomnijmy, rok temu o tej porze jeszcze chyba nie mieliśmy dopiętych szczegółów co do rozkładu jazdy. Trwały ostatnie gorączkowe uzgodnienia, no bardzo w nerwowej atmosferze, nie ukrywam, jak to będzie następnego dnia dosłownie, czy pociągi wyjadą. Wyjechały i dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Rok temu przypominam tę sytuację, bo nie tylko to był problem nasz, ale przede wszystkim podróżnych, że nie mieli pewności, jak i kiedy będą mogli dojechać do pracy, do szkoły i korzystać z przewozów w naszym województwie. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że przyjęliśmy inny plan, inną strategię przygotowania się do wdrożenia nowego systemu finansowania. Zresztą muszę to jeszcze raz przypomnieć, to nie była tylko nasza ochota, wola eksperymentowania, ale to jest działanie, to było działanie, które realizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami rządu, ponieważ rząd polski zobowiązał się w stosunku do Komisji Europejskiej, że w trybie właśnie konkurencyjnym, przetargowym będziemy wybierać przewoźników w jakimś zakresie, i to chyba było określone jako poziom 30% wszystkich usług w tym obszarze w skali kraju. I my wciąż jesteśmy języczkiem uwagi, ponieważ jeśli Polska nie spełniłaby tego kryterium, mogłaby z tego powodu, tak to jest w porozumieniu z Komisją Europejską zapisane, ponieść bardzo poważne perturbacje. No między innymi od tego zależało, czy przewozy regionalne będą mogły uzyskać zgodę na zakup o realizację gigantycznego programu inwestycyjnego, zakupu nowego taboru i wielu innych tego typu inwestycji, które miały być finansowane, czy na których zgodę Komisja Europejska musiałaby wyrazić. No więc na nas spoczywał nie tylko obowiązek zorganizowania przewozów w naszym regionie, ale również w jakimś zakresie odpowiedzialność, no, za sprawę już całego państwa. Czy otrzymaliśmy w tym zakresie wystarczającą pomoc państwa i mieliśmy jakąś asystę, wsparcie w tym zakresie, kiedy wyłanialiśmy przewoźników, kiedy szukaliśmy rozwiązań prawnych i tak dalej? Pozostawiam to już bez odpowiedzi i dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, to państwo sami ocenią, jesteśmy w takim miejscu, że po powtórnym przygotowaniu naszego postępowania przetargowego rzeczywiście zakończyliśmy je z sukcesem. Teraz ci, którzy pójdą naszą drogą, mają łatwiej. Inne regiony, które będą chciały skorzystać, wybrać w tym trybie przewoźników, będą mogli skorzystać z naszego doświadczenia. No niestety nie możemy pobierać opłaty za prawa autorskie, ale one naprawdę by sporo kosztowały, bo to, co tutaj robiliśmy, to była naprawdę wielka szkoła prawa, zasad funkcjonowania kolei. Musieliśmy sprostać naprawdę niemałym wyzwaniom i jeszcze prawodawstwu unijnemu, które jest bardzo specyficzne w tym zakresie.
Udało się, mamy podpisane umowy na 5 400 000 pociągokilometrów. To jest więcej pociągokilometrów jak w roku ubiegłym, przy czym ilość połączeń jest mniej więcej taka sama, jeśli chodzi o pary pociągów. Niemniej jednak ten rozkład jazdy jest jeszcze nieskończony. Już tłumaczę dlaczego. Kiedy ostatecznie udało nam się podpisać umowę z Polregio i z Arrivo, zanim to się stało, no, trwała procedura w całej Polsce układania nowego rozkładu jazdy. Jak Państwo wiedzą, od 12 grudnia wszędzie wchodzą nowe rozkłady w całej Polsce jazdy na kolei. No i te sąsiadujące z nami województwa, takie jak Wielkopolska, Pomorze i tak dalej, też oczywiście są organizatorami własnego transportu kolejowego i z tego powodu niestety nie udało nam się rozstrzygnąć pozytywnie, uzgodnić pozytywnie, bo zabrakło po prostu na to czasu, połączeń między Wielkopolską a naszym województwem, nad czym bardzo ubolewam. Tutaj nastąpiła drastyczna zmiana, ponieważ Wielkopolska wprowadziła na linię do Torunia i do Bydgoszczy na obsługę tego połączenia własny transport, czyli spółkę własną województwa wielkopolskiego, Koleje Wielkopolskie, tak ona się nazywa. To jest bardzo duża już spółka obsługująca, nie wiem, bardzo duży pakiet zadań na terenie województwa wielkopolskiego. No i tutaj, nad czym ubolewam, marszałek województwa wielkopolskiego nie przedłużył współpracy z Polregio i wprowadził na ten odcinek, na tę linię własne koleje. Ale wprowadzając własne koleje, już ułożył rozkład jazdy. Tak jakby no, to on zrobił z własnego punktu widzenia w sposób najbardziej dla niego efektywny. Co nie oznacza, że jest to najlepsze rozwiązanie dla podróżnych. Nie było już czasu, aby skorygować ten plan, który położony został przez Wielkopolskę. A kiedy już wiedzieliśmy, że wybraliśmy naszego przewoźnika, czyli ponownie Polregio na ten odcinek, nie daliśmy rady skorygować go na tyle, aby przywrócić stan z poprzedniego roku. O tym dużo jest mowy w prasie, dlatego od tego w ogóle zaczynam naszą konferencję, żeby wytłumaczyć raz jeszcze, jaka jest prawda w tym zakresie. I to nie są jakieś zaniedbania, można by długo szukać winnych, proszę Państwa, ale nie znajdziemy, dlatego tłumaczę jeszcze raz, jaka jest sytuacja w tym zakresie, w tej sprawie. I tutaj udało się co prawda przywrócić dwa połączenia bezpośrednie między Toruniem a Poznaniem. Nie wiem, jak to jest z Bydgoszczą, chyba niestety żadnego się nie udało przywrócić. Za to z tych 7 wcześniej obok funkcjonujących połączeń między Toruniem a Poznaniem, czy 9, już, przepraszam Pana Wiktora, zaraz poproszę. Było około 10 bardzo mobilne, a zostaje 7. Za to no, udało się bezpośrednio utrzymać te połączenia w liczbie 2. Przy czym no, mamy zobowiązanie ustne, ale i publiczne, no, dlatego w tej chwili o tym mówię. Pani Aneta Jędrzejewska o tym rozmawiała ze swoimi odpowiednikami na Wielkopolsce, że jak będzie to tylko ze względów technicznych z większym wyprzedzeniem możliwe, czyli od czerwca przyszłego roku postaramy się przywrócić stan taki, jaki będzie satysfakcjonował podróżnych, czyli bezpośrednie połączenia zarówno z Bydgoszczą, jak i z Toruniem i Poznaniem. Póki co miejscem stykowym jest Mogilno. Tutaj udało się, wciąż trwają poprawki tego rozkładu jazdy. Pani naczelnik pewnie więcej o tym powie. Za to staramy się tak zorganizować ten ruch, aby przesiadka, jak ktoś będzie chciał jechać z Torunia czy z Bydgoszczy do Poznania, w Moginie była jak najmniej kłopotliwą, to znaczy, żeby były to w miarę możliwości połączenia stykowe. Nie wszystkie uda się tak zorganizować, to wiemy, ale niektóre z nich tak. Więc mamy, jeśli chodzi o rozkład jazdy, taką sytuację. Przywracamy połączenie na pewno na odcinku między Sierpcem a Toruniem
bo takie są postulaty i oczekiwania mieszkańców pociągu, który z Siepca wyjeżdżał kiedyś o godzinie 15 z minutami i tak będzie za 40 dni po feriach. Tutaj zdolności techniczne po prostu Arriwy są ograniczone i musi wyremontować trzy składy. No i wówczas dysponując nimi będzie mogła przywrócić normalną komunikację na tym odcinku. To jest już wprowadzane do systemu. No i od nowego roku szkolnego to połączenie nie dołączymy jako dodatkowe jeszcze, czyli już chyba szóste na tej trasie. Więc to tyle ogólnych informacji co do rozkładu jazdy. Wiem, że cały czas trwają rozmowy, było tyle, połączeń jest tyle. My staramy się działać, proszę Państwa, racjonalnie i zgodnie z interesem oczywiście podróżnych, ale też interesem publicznym, jeśli chodzi o wydatkowanie środków. Były takie połączenia, na przykład między Grudziądzem a Laskowicami, gdzie jeździło 5 pasażerów dosłownie, 5. Tam było nasycenie duże na tej linii, chyba 17 par pociągów. Zmniejszyliśmy tę liczbę, rzeczywiście chyba do 15. 15-14 w zależności od dnia. I to dlatego, że były takie składy, które jeździły dosłownie puste. Przypomnę, ta usługa nas kosztuje 30 zł za uśredniając kilometr. No, łatwo przeliczyć, jaka jest odległość między Grudziądzem a Laskowicami i ile pieniędzy podatników musimy dopłacić, jeśli mamy 5, którzy płacą za bilety pasażerów. No to jest ta różnica, którą musimy pokryć. No nikt za darmo nie będzie przecież jeździł, kolejarze czy inni muszą mieć z czego żyć. W związku z tym ten tabor, te połączenia, niektóre skorygowaliśmy. To nie znaczy, że one zniknęły, bo tak jak powiedziałem, liczba pociągu kilometrów rośnie w stosunku do ubiegłego roku. My ten rozkład będziemy wciąż poprawiać, rozkład jazdy dostosowywać i ulepszać. I już kończąc, chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę bardzo istotną i wyróżniającą nas jako województwo w całej Polsce. My mamy tak zwaną naszą kujawsko-pomorską taryfę. I podam dla przykładu, dzięki tej taryfie połączenie z Bydgoszczy do Torunia pociągiem kosztuje 11,50 zł. Tyle trzeba zapłacić za bilet bez ulgi, jeśli Państwo chcą, zachęcam podróżować na tym odcinku. W innym województwie za taką samą usługę, za taki sam bilet Państwo byście zapłacili 19,50. Taka jest różnica między nami a innymi regionami w Polsce. Więc z przykrością czytam niektórych wypowiedzi tak zwanych fachowców od kolejnictwa, kiedy krytykują nas, zarząd województwa, mnie osobiście, za to, co robimy w tym obszarze. Sądzę, że są to ludzie złośliwi, tacy, którzy nie tyle nie rozumieją, bo doskonale, bo czasami się wywodzą z tego środowiska, krytykując nam, mają nas na pewno na celu nie poprawę sytuacji, tylko wręcz pogorszenie. Jest to przykre, bo tak nie powinni postępować byli kolejarze. Ci, którzy to słuchają, tego wiedzą, kogo mam na myśli. Szanowni Państwo, więc zaczynamy w nowym składzie, znaczy w nowej rzeczywistości, w oparciu o kontrakty 8-letnie z naszymi przewoźnikami, podróżować po naszym województwie. Mnie osobiście najbardziej cieszy fakt, iż rośnie liczba podróżnych. W ostatnich latach szczególnie obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost chętnych, którzy korzystają z naszych usług. I to jest pocieszające. Po pierwsze, jest to działanie proekologiczne. To znaczy, że podróżni się przemieszczają, mają powody do tego, żeby podróżować po naszym regionie. To znaczy, że się rozwijamy gospodarczo. Ale po trzecie również przychody, ale też oprócz ekologii mamy też efekty, przede wszystkim wymierne efekty ekonomiczne, bo im więcej osób zapłaci za bilety, im więcej będziemy przewozić naszymi pociągami, tym mniejsza będzie nasza dopłata albo
co jest raczej pewne, będziemy zwiększać nasycenie naszej oferty. I taka jest nasza strategia. Chcemy w przeciągu 8 lat doprowadzić do takiej sytuacji, że nieomalże z przewozów kolejowych będziemy korzystać tak jak z autobusów w komunikacji miejskiej. Wszędzie tam, gdzie dociera kolej, są linie kolejowe, są dworce, pasażerowie będą mogli być pewni, że albo co godzinę, albo częściej, co dwie godziny, co w jakimś odcinku takim bardzo uregulowanym, regularnym będą mogli zawsze wsiąść do pociągu i dojechać do swojego do celu. Też dążymy w tej nowej perspektywie, to jest taka nasza kolejne strategiczne wyzwanie do zintegrowania transportu autobusowego i kolejowego. My też jesteśmy organizatorem niektórych połączeń autobusowych, tych o charakterze wojewódzkim, i widzimy, w jaki sposób jest, w jaki sposób nierozsądne te dwa obszary transportu publicznego funkcjonują. My nie mamy narzędzi prawnych, abyśmy zmusili przewoźników do takiej czy innej koncesji. My nie wydajemy koncesji na linię i to jest największy problem, ale chcemy sobie z tym poradzić w ten sposób, że właśnie rozmawiając z przewoźnikami autobusowymi uzgodnimy ten plan transportu tak, aby w miarę to możliwości autobusy dowoziły pasażerów do węzłów przesiadkowych kolejowych, a dalej przesiadali się w sposób płynny na transport kolejowy. Tak więc jest przed nami sporo wyzwań, też w kontekście ostatnio w poniedziałek odebrałem ten poniedziałek już umowę na finansową na nową perspektywę nowego programu operacyjnego. W tym budżecie jest bardzo dużo środków na transport, na zakupy dla transportu kolejowego. Mamy pieniądze na rozwój infrastruktury kolejowej. Może one są niewystarczające, ale myślę, że rozsądnie nimi gospodarując, będziemy też poprawiać wciąż standard usług. Państwo pewnie wiedzą, że bardzo duża część taboru, którym nasi przewoźnicy dysponują, to po prostu własność województwa. My Państwu użyczamy w ramach naszych kontraktów te pociągi pasażerskie, te składy pasażerskie. No i w ten sposób inwestując w tabor, użyczając go naszym przewoźnikom, też obniżamy koszty ostatecznie eksploatacji i w związku z tym, że odciążamy naszych przewoźników od konieczności zakupu nowego taboru, bo my ponosimy te koszty z środków unijnych, przez to bilety też są tańsze. Ta taryfa jest dlatego taką atrakcyjną, ponieważ w ten sposób realizujemy naszą politykę obniżania kosztów związanych z eksploatacją taboru. Chyba z mojej strony to wszystko. Pani naczelnik na pewno powie o tym, jak to jeszcze wygląda pewien taka wisienka na torcie, która wraca, jeśli chodzi o Bydgoszcz i Toruń i Włocławek. Jeśli chodzi o taryfę i ceny biletów i co jeszcze mamy, jaką atrakcję tutaj dla pasażerów korzystających z Polregio. Mam nadzieję, że Arriva też dołączy wkrótce do tego systemu. Mam tu na myśli WIT, BIT i to bardzo dobry kierunek integracji transportu publicznego w miastach i naszego kolejowego i aby on był kontynuowany. Ostatecznie już kończąc, trzecim celem strategicznym jest naszym to, aby stworzyć jedną aplikację biletową dla wszystkich korzystających w naszym województwie z transportu jakiegokolwiek, to znaczy, żeby można było kupić bilet w aplikacji w jednym miejscu. I nie patrząc na konieczność rozliczania, my weźmiemy na siebie obowiązek rozliczenia tego pomiędzy poszczególnymi przewoźnikami,
No i to, co najważniejsze dla pasażera, będzie to nieistotne, nie będzie w ogóle tego widział, nie będzie musiał się denerwować, żeby przesiąść z Arrivy do Polregio, z Polregio na transport miejski, tramwajowy i tak dalej, będzie jeden bilet i nic więcej go nie będzie interesować, czy będzie jeździł transportem autobusowym, czy będzie jeździł kolejowym na terenie naszego województwa, ale to jest jeszcze do zrobienia. Wiem, że nie jedni się nad tym głową w Polsce, jak to zrobić. Ja wiem, że na Zachodzie tak to działa i myślę, że no trzeba tylko trochę cierpliwości, no, spokoju i okrągłego stołu, żeby uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi mechanizm, jak to wdrożyć, ten system wdrożyć w życie. Podziękowania chcę przedłożyć dla pani ręce, pani marszałek, której za chwilę oddam głos. Pani dyrektor, pana dyrektora za naprawdę wspaniałą pracę, konsekwencje i profesjonalizm, bo myślę, że tu obecni przewoźnicy mogą to potwierdzić. Nie jesteśmy może łatwym partnerem, nie ma tu skarbnika, wyciskał wszystkie trzy ostatnie krople potu z naszych tutaj partnerów, ale o to chodzi, żeby się nie głaskać i nie udawać, że jest wszystko ok, kiedy nie jest ok. I trzeba tak długo szukać, aż znajdziemy rozwiązanie, które satysfakcjonuje wszystkich. Szczególnie, że działamy, owszem, to był przetarg, ale doskonale rozumiemy sytuację, że nie działają prawa rynku. Nasze rozliczenia polegają ostatecznie jednak na tym, że my pokrywamy wszystkie koszty i rekompensujemy te koszty przewoźników, które są różnicą między sprzedanymi biletami, a rzeczywiście poniesionymi kosztami. I tutaj naprawdę trzeba wyjątkowej precyzji i fachowości i wiedzy, jak te koszty powstają, jak je liczyć, w jaki sposób ostatecznie rozliczać. No i udało się. Myślę, że wszystkie strony są usatysfakcjonowane. Kończąc, chcę podziękować tutaj nieobecnym panu prezesowi Polregio. Na ręce pani naczelnik, proszę pozdrowić panią dyrektor Cukrowską, szkoda, że jej tutaj nie ma. No i państwu, prezes, pani prezes, panu prezesowi Arrivy za cierpliwość, ale też i gotowość współpracy i mam nadzieję, że ta jakość usług będzie cały czas się poprawiać w naszym województwie, które państwo dla nas realizujecie. Pani marszałek, proszę bardzo. Bardzo dziękuję panie marszałku. Szanowni państwo, za nami trzy trudne lata. Lata, w których tak naprawdę żyliśmy od umowy do umowy i były pełne niepewności, stresu. Tak naprawdę dla wszystkich, zarówno dla nas jako województwa, bo doskonale wiemy, że to jest nasze zadanie, żeby zapewnić transport publiczny naszym mieszkańcom. Zarówno dla naszych operatorów, firmy Arriva i firmy Polregio, które od wielu lat tak naprawdę te przewozy z nami organizują, ale dzisiaj możemy powiedzieć z wielką satysfakcją, że ten trudny okres mamy za sobą. I czasami muszę powiedzieć, że trochę przykro czyta się komentarze, jak jesteśmy krytykowani, bo trudno było tak naprawdę planować, kiedy nie mieliśmy długoletnich umów. Dzisiaj zupełnie inaczej patrzymy na transport publiczny, zarówno kolejowy, jak i autobusowy, bo departament łączy jedną i drugą dziedzinę transportu. Dzisiaj mając podpisane 8-letnie umowy. To, co cieszy, to dzisiaj spotykając się chociażby z firmą Arrivą, rozmawialiśmy z panem prezesem zupełnie niedawno o tym, co chcemy wprowadzić i co chcemy zmienić, żebyście wy, pasażerowie naszych przewozów, czuli się bezpiecznie i dobrze. I tutaj niedawno rozmowy, że na trasie między Toruniem a Grudziądzem, ja panie prezesie zdradzę, mam nadzieję, że to nie będzie taki falsert, ale do tego będziemy dążyli, żeby na przykład o stałych godzinach wyjeżdżały pociągi, żeby pasażer wiedział, że jak będzie na dworcu, nie wiem, o 8:15, to o 9:15, 10:15, 11:15 i tak dalej, te autobusy
autobusy, te pociągi będą wyjeżdżały. To daje komfort podróżującym. I dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o takich rzeczach i patrzymy na całą siatkę. Odbyły się również, nie ukrywam, na terenie Borów Tucholskich w gminie Cekcyn rozmowy z samorządowcami, z przewoźnikiem. Patrzyliśmy już na siatkę połączeń zarówno kolejowych i autobusowych, o czym wspominał pan marszałek. Dzisiaj będziemy pracowali nad takimi rzeczami i uważam, że to jest olbrzymi krok do przodu. Mając tą 8-letnią umowę, daje nam to stabilizację, daje nam to komfort dalszej pracy na rzecz podróżnych, na rzecz naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, cieszy fakt, że wsiada w nasze pociągi coraz więcej podróżnych. Wspomniana przez pana marszałka linia Toruń-Sierpc w ostatnią niedzielę na dworcu w Lipnie o godzinie 17:56 30 młodych ludzi wsiadało do tego pociągu. Naprawdę z wielką satysfakcją patrzyłam na to i jest to taki powód do dumy, że robimy to, co dobre i te słowa krytyki, które gdzieś się pojawiają, myślę, że też są dla nas motywujące i na pewno będziemy jeszcze nad tym rozkładem jazdy pracować. Natomiast musicie Państwo doskonale o tym wiedzieć i pamiętać czasami, jak przekładacie to później na informację, która biegnie w świat, biegnie w województwo, że w naszym województwie mieszka 2 miliony mieszkańców. Jakby nawet tylko 30% wsiadało do naszych pociągów, to pamiętajcie, że tak naprawdę niemalże każdy z nich chce dojechać na inną godzinę i chce wrócić o innej godzinie, więc czasami dopasowanie, dostosowanie tego rozkładu jazdy do każdej osoby jest po prostu niemożliwe, więc mając statystyki, pracując na statystykach, patrząc, ile podróżnych danymi pociągami kursuje, ile o których godzinach oni odpowiadają na nasze na te relacje, które ułożyliśmy, my naprawdę jesteśmy w gronie fachowców zarówno po stronie departamentu, jak i po stronie naszych przewoźników i robimy to dobrze i robimy to z myślą o naszych mieszkańcach. Ja, żeby nie przedłużać, to może panie marszałku oddamy głos departamentowi, który powie o szczegółach i taryfy, i linii, i połączeń. Bardzo proszę, panie Wiktorze, bo pan Wiktor przygotował rzeczywiście taką prezentację, a potem oddamy głos naszym gościom, bo właściwie chcielibyśmy usłyszeć was przede wszystkim dzisiaj. Nie będę tutaj przeszkadzała. I myślę też podróżni, pasażerowie. Szanowni Państwo, pan i pani marszałek powiedzieli już tak szczegółowo o tym rozkładzie, że właściwie niewiele mogę dodać, więc może cofnę się o wiele, wiele lat wstecz, bo o tym myślę, że za mało mówimy, za mało jest to doceniane, ale nasze województwo praktycznie od ponad 20 lat jest pionierem, jeżeli chodzi o nasz kraj, w dziedzinie transportu publicznego. W 2007 roku jako pierwszy samorząd w Polsce ogłosiliśmy przetarg. Wtedy wiele osób krytykowało, po co, przecież ten rynek, tu właściwie nie ma żadnej konkurencji. Tu się udało, tak? Jako pierwsi wprowadziliśmy innego przewoźnika na nasze tory. 3 lata później poszliśmy o kolejny krok dalej. Pierwsza wieloletnia, 10-letnia umowa przewozowa. Również były głosy krytyki, że przecież nie można planować z tak dużym wyprzedzeniem, sytuacja jest niestabilna. I znów, dzięki odważnym decyzjom marszałka, to się udało. Kontrakt był wykonany w sposób bardzo dobry. I to, co powiedział pan marszałek, dziś znów nie boimy się iść do przodu w nowej rzeczywistości, bo pozmieniały się przepisy. My tak naprawdę przecieramy szlaki wszystkim innym samorządom i znów nam się udało. I panie marszałku, już inne samorządy ściągają z nas, tak? W województwie pomorskim ich niedawno rozstrzygnięte postępowanie, no
bardzo jest tam dużo kopiuj wklej z naszych rozwiązań, więc możemy naprawdę być dumni. Oczywiście nie wszystko się udaje, bo tak jak pani marszałek powiedziała, na tylu mieszkańców, ilu mamy, nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich potrzeb. Niemniej jednak, no, jednak ci pasażerowie zadowoleni są. Proszę państwa, w ciągu 3 kwartałów tego roku przewieźliśmy już więcej podróżnych niż przez cały ubiegły rok, tak? A przed nami jeszcze 3 miesiące do podsumowania, więc to pokazuje, że liczba tych pasażerów cały czas rośnie i widzimy potrzebę zwiększania oferty przewozowej. Kolej niestety jest drogim środkiem transportu, stąd musimy w sposób racjonalny i wyważony decydować o tym, gdzie uruchomić jakie połączenia lub rozszerzyć terminy kursowania. Dlatego niezmiernie nas cieszy, że mieszkańcy tak zgłaszają swoje postulaty, uwagi. My to wszystko rozpatrujemy i analizujemy. Oczywiście nie każdą prośbę, nie każdy wniosek da się spełnić, chociażby też ze względów technicznych. Infrastruktura kolejowa w naszym województwie cały czas jest w remoncie. Są modernizowane nie tylko linie kolejowe, ale też nowe perony, dworce i to też wszystko wpływa na rozkłady jazdy. To, co na pewno też cieszy, to to właśnie, że to jest 8-letni kontrakt, czyli że każdy kolejny rozkład jazdy będziemy mieli bardzo dużo czasu na jego ułożenie, skonsultowanie go i pomiędzy przewoźnikami i nami, ale także z mieszkańcami. I rzeczywiście z roku na rok ten rozkład będzie coraz lepszy i coraz lepiej funkcjonować, bo współpraca z przewoźnikami układa nam się naprawdę bardzo dobrze, wręcz wzorcowo, bo to nie jest tak, że mamy 2 przewoźników i oni ze sobą konkurują tutaj w naszym województwie. Nie, mamy naprawdę dobrą, ścisłą współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Już myślę, że po świętach siadamy wspólnie i będziemy to, co da, to poprawimy, gdzie się da, może coś jeszcze dołożymy, jakieś połączenia. Co z nowości jeszcze w tym rozkładzie jazdy, co myślę, że warto wspomnieć? Jako że kupiliśmy nowy tabor kolejowy niedawno, bo w święto kolejarza odbieraliśmy 5 nowych pojazdów, więc ten standard podróży się podnosi, więc chcemy zachęcać mieszkańców, żeby też podróżowali naszym taborem na dłuższe relacje. I w ramach taryfy kujawsko-pomorskiej, która jest rzeczywiście o 40% tańsza niż wiele biletów w innym kraju, wprowadzamy cenę maksymalną biletu na długie odległości. Każdy przejazd powyżej 100 km to jest 22,90 zł i ani grosza więcej. Czyli jeżeli pasażer wybierze nasz pociąg, czy będzie jechał 100 km, czy 150, zapłaci taką samą cenę. Jest, w ten sposób zachęcamy, żeby te pociągi regionalne służyły też do tych dłuższych podróży. Mamy coraz lepszy tabor, stan linii kolejowych się poprawia, więc i skraca się czas przejazdu, więc nasze pociągi również będą się jak najbardziej dobrze sprawdzały, jeżeli chodzi o takie dłuższe podróże. I myślę, że już takie szczegóły co do już rozkładów, taboru i ofert promocyjnych, to myślę, że panie marszałku, oddamy głos tutaj naszym partnerom Polregio i Arrivio. Może poproszę panią naczelnik, ponieważ to jest zelektryfikowana jednostka i też chyba większy pakiet z tego, co pamiętam. Obsługuje Polregio. Bardzo proszę. Tak, jeżeli chodzi o Polregio, to oczywiście jesteśmy przygotowani. Jako operator wykonamy wszystkie przewozy, te, które zostały przez organizatora zamówione w umowie tej właśnie 8-letniej. Niemniej jednak oczywiście, tak jak pan tu marszałek wspomniał, pani wicemarszałek, że mamy jakiś problem, jeżeli chodzi o styk z Wielkopolską, który nie wynika tu, tak jak pan marszałek już wszystko powiedział, że to nie wynika z niczyjego tutaj jakby jakiejś winy.
Niemniej jednak, jako operator jesteśmy przygotowani i taborowo, i personalnie. Jeżeli organizator w jakiś sposób porozumie się, to jesteśmy przygotowani oczywiście na to, żeby realizować te przewozy w takim stanie, jakim było to do tej pory, jak to funkcjonuje dziś. Jeżeli chodzi o inne linie, to praktycznie obsługujemy to samo, czyli jesteśmy na tym samym poziomie, czyli jest to Konstans, można powiedzieć. Nic nie odejmowaliśmy ani, można powiedzieć, że wręcz na niektórych odcinkach jest trochę więcej, jeżeli chodzi o terminy. Tabor mamy praktycznie już w tej chwili cały nowy, więc tu też mamy od pana marszałka 5 nowych pojazdów, które wchodzą właśnie z dniem w życie wejścia nowego rozkładu jazdy, który będzie obsługiwał także połączenia. Nowy tabor będzie obsługiwał połączenia w relacjach między innymi na linii numer 18 między Kutnem, tu Kaliska Kujawskie, a przez Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, między innymi. Jeżeli mówimy o tym, to tak, ta współpraca będzie się zacieśniać tutaj z naszym partnerem w przewozach, ponieważ tutaj musimy kilka rzeczy dopracować jeszcze, które wymagają jakiegoś dopracowania, tak? Niemniej jednak muszę powiedzieć, że linie elektryczne, które my akurat obsługujemy, no, wykorzystywane są w dużej mierze też przez innych przewoźników, więc na linii takiej jak 131, czy linii 353, która właśnie prowadzi między innymi przez Mogilno do Poznania, no, trzeba u zarządcy wypracować po prostu te godziny i trasy, które można by było obsługiwać, tak? Jeżeli chodzi o oferty handlowe, my w tej chwili wznowimy rozmowy, wznawiamy. W 2023, czyli w przyszłym roku, będziemy chcieli z powrotem przywrócić ofertę WIT, to jest między Włocławkiem a Toruniem, która powoduje, że jest bardzo atrakcyjna i powoduje to, że mieszkańcy będą mogli na jednym bilecie korzystać z usług i kolei, i transportu miejskiego, i tak samo ofertę WIT, czyli między Bydgoszczą i Toruniem, i to na tych samych zasadach. Przez godzinę. Przez godzinę. Będziemy tutaj wypracowywać, żeby to przez godzinę funkcjonowało. Tak było 2 lata temu i przywracamy. Przewracamy tą 2023, będziemy dążyć, żeby zapisać. No i to tyle. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy i życzymy punktualności, tak. Dużo, dużo satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz mieszkańców. Deklarujemy, że tabor mamy, personel jest gotowy, czeka, jeżeli tylko organizator zamówi. Państwo byliście niektórzy na inauguracji, taki tak. Robiliśmy próbny przejazd do Jabłonowa. No rzeczywiście te elfy robią wrażenie. Tak. Sama radość. Sama radość. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie prezes i panu prezes. Przeniesiemy. Tutaj najważniejsze akcesoria. Najpierw mikrofony, żebyście byli słyszani. Ja się przytulę. Szanowni Państwo, rozpoczynamy w niedzielę, tak jak Pan Marszałek wspomniał, o północy nowy rozkład jazdy. Rozpoczynamy go na podstawie 8-letniego kontraktu, który daje stabilizację tych przewozów dla pasażerów, mieszkańców, ale również dla samorządu. Stabilność finansowania, stabilność oferty, a co więcej daje możliwość rozwoju tej oferty. My jako Arriva jesteśmy tutaj w regionie od 2007 roku, a więc mija 15 lat. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj to jest ten dzień, kiedy zaczynaliśmy
pierwszy rozkład jazdy w 2007 roku. Bardzo dziękujemy Szanowny Panie Marszałku i Pani Marszałek za to zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Zrobimy wszystko, żeby te wymagania wobec nas spełnić. Ja myślę, że ważne, żeby sobie też jasno powiedzieć, bo to padło dzisiaj kilkukrotnie, ale to jest bardzo ważne, żeby to powtarzać. Ten rozkład jazdy, który w tym momencie będzie realizowany. Na liniach spalinowych to jest znacząco ponad 2,5 miliona kilometrów, więc to jest ponad 10% wzrost w stosunku do poprzedniego rozkładu jazdy. I tak naprawdę od tych 15 lat to jest naprawdę największa ilość połączeń. Więc to jest bardzo dobry rozwój tych połączeń dla mieszkańców i dla pasażerów województwa. Ale to są też przywrócone połączenia między Toruniem i Siercem. To są zmodernizowane linie, to jest przyspieszony czas jazdy. Tak więc to są takie zmiany, które są naprawdę widoczne i odczuwalne dla mieszkańców. Co do wymagań, takich, które zostały również postawione w tym nowym kontrakcie przewoźnikom, to taki 8-letni kontrakt pozwala na to, czy też wskazuje takie warunki, które przewoźnicy muszą dodatkowo spełnić. I to jest też coś, na co Urząd Marszałkowski położył bardzo duży nacisk, jeśli chodzi o ten kontrakt. To jest jakość, to jest wysoka punktualność, którą przewoźnicy muszą spełnić. To są inwestycje, które muszą zostać wykonane w taborze po to, żeby zapewnić odpowiednią jakość przewozu dla pasażerów. Czystość, punktualność, klimatyzacja, to są toalety dla niepełnosprawnych. Tak więc to też ważne, żeby pamiętać o takich rzeczach, które dzięki tym rozwiązaniom wprowadzonym będą również możliwe do poprawy tych przejazdów dla pasażerów. My bardzo dziękujemy za tą dotychczasową współpracę i tak jak wspominałam, będziemy robić wszystko, żeby się rozwijać tutaj te połączenia w regionie, żeby tą jakość nadal poprawiać. Mamy 8 lat, żeby z roku na rok, a tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, bo tak jak wspomniał pan dyrektor, no mamy rozkład jazdy, który już w tym momencie jest naprawdę bardzo dobry, natomiast będziemy się wsłuchiwać w uwagi. I tutaj też ogromne podziękowanie dla urzędu, bo myślę, że to, co pani marszałek też powiedziała, nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich wymagań, ale ja chciałam państwu powiedzieć, że tak naprawdę tutaj bardzo bliska jest współpraca między nami a urzędem i czasami trafiają przez właśnie państwa do nas takie informacje, żeby dopasować poszczególne pociągi. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo ta informacja od pasażerów, od tych uczestników tych przejazdów jest bardzo ważna po to, żeby ten rozkład jazdy był właśnie takim rozkładem, który jest najlepszy dla tych osób korzystających. I to myślę, że bardzo skromnie było powiedziane, ale tu jest naprawdę bardzo duże zaangażowanie w to, żeby ten rozkład jazdy był jak najlepszy i żeby jak najwięcej mieszkańców z niego korzystało. Także dziękujemy. Ja chciałam przy tej okazji podziękować również wszystkim naszym pracownikom, dzięki którym no jest możliwa realizacja całego tego przedsięwzięcia, które jest dużym przedsięwzięciem w postaci realizacji dużej operacji. Co do szczegółów, to chcielibyśmy państwu opowiedzieć i przekażę głos Marcinowi. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Pani Marszałek, Szanowni Państwo. A, tutaj trzeba to przedstawiać, tak, nie nawykły jestem. Bo... Dobra. Odrobinę. Chciałam pomóc, ale mi się średnio wyszło. Oczywiście pierwotny plan był taki, żebyśmy o każdym połączeniu porozmawiali co najmniej 10 minut, ale to chyba w interesie czasu może się nie udać, więc ja pozwolę sobie na szybkie podsumowanie. Otóż rozkład jazdy na liniach spalinowych, ten, który zaczyna się już pojutrze, to jest dobry rozkład jazdy. Oczywiście można szukać tam jeszcze elementów do poprawy i tak jak pan marszałek i pani marszałek byli uprzejmi wspomnieć, będziemy to robić, będziemy starali się dokładać kolejne pary połączeń tam, gdzie będzie to miało pasażerski sens.
ale tą ocenę zostawimy pasażerom, to oni powiedzą, czy im pasuje, czy nie, i bardziej pasażerom niż miłośnikom kolejowym, bo to nie zawsze jest ten właściwy kierunek, który wydaje mi się, że powinien służyć ocenie naszej jakości pracy. Bardzo się cieszę, że zaczynamy, jesteśmy gotowi, melduję gotowość do wykonania zadania, panie marszałku. Ruszamy już w nocy z soboty na niedzielę. Rozkład jazdy, wydaje mi się, to co ważne do podkreślenia przy tej okazji, to zakończona rewitalizacja na odcinku Chełmża-Toruń, co powoduje, że cały czas przejazdu między Grudziądzem a Toruniem skraca, Toruń Wschodni skraca się do mniej więcej 66 minut już dla niektórych połączeń. I to będzie dalej zachęcało ludzi do korzystania z transportu. Wszystko o pasażerach zostało już powiedziane, jest ich coraz więcej, co nas bardzo cieszy. Oby tak dalej, bo to powoduje, że ten transport publiczny ma sens. A ten sens staramy się również przekazywać jako Arriva najmłodszym. To są nasze wskaźniki jakości, które pasażerowie tą jakość dosyć wysoko oceniają. Oczywiście w materiałach będzie to dostępne. Ale to, co staramy się robić, i to też zachęcamy do promowania dosyć powszechnie, no, transport publiczny to nie jest zło, tylko to jest fantastyczne rozwiązanie ekologiczne, to jest fantastyczne rozwiązanie, które powoduje, że wszystkim nam się żyje, że powiem, bardziej łatwiej, i też Arriva jako firma, która stara się angażować społecznie, to tę wiedzę, tą chęć staramy się już od najmłodszych lat, na przykład w Grudziądzu w ostatnim czasie, promować. Jesteśmy gotowi, zaczynamy już pojutrze. Trzymajcie Państwo kciuki za pogodę, bo to zawsze płata figle. Mamy odpowiednie rezerwy i taborowe, i personalne, aby skutecznie wystartować. I tak pozwolicie Państwo, że zakończę bez wchodzenia dalej w szczegóły. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Teraz może poprosimy Państwa o pytania, jeśli takie chcielibyście zadać. Nie wiem, czy są. Pozwolę sobie. Monika Jędrzejewska, RMF Max Bydgoszcz. Mam pytanie o wzrost ceny biletu. O ile procent przewoźnicy podniosą ceny od 11 grudnia 2020? Bardzo proszę, panie Wiktorze, odpowiedzieć na to pytanie. Znam odpowiedź, ale... Tak, przepraszam. Niech odpowie ktoś, kto jest wiarygodny. Szanowni Państwo, wiem, jaką mamy trudną sytuację gospodarczą w kraju. Dość, żeby wspomnieć, że ceny biletów u innych przewoźników w ciągu tego roku potrafiły rosnąć o 20, 30, nawet 40%. Są takie województwa, w których ceny biletów regionalnych są zrównane z cenami biletów na pociągi pospieszne. My chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji i zabezpieczyć tutaj potrzeby naszych mieszkańców. Dlatego wprowadziliśmy w tej umowie 8-letniej sztywny, jasny mechanizm waloryzacji cen biletów, który jest skorelowany właśnie ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego. Od 11 grudnia rzeczywiście ceny wzrosną tylko o 5%. I taka cena biletów będzie utrzymana przez cały rok. Nie ma tutaj obawy, że podróżny w ciągu roku będzie zaskoczony nagłą podwyżką cen biletów. Mamy takie zabezpieczenia w umowach, że te ceny nie mogą wzrastać niespodziewanie, gwałtownie, maksymalnie raz w roku, i to właśnie w sposób ściśle uregulowany. Także owszem, one wzrastają, natomiast nadal nasze ceny, to co powiedział pan marszałek, są jedne z najniższych w Polsce. Są po prostu już odcinki, gdzie mamy o 40, a nawet 50% tańsze bilety, niż gdybyśmy nie stosowali taryfy kujawsko-pomorskiej. Także dalej te przejazdy są bardzo atrakcyjne cenowo. Kolejne pytanie. Dlaczego też Monika Jędrzejewska, też RMF Max Bydgoszcz, dlaczego przewoźnik Arriva zlikwidował połączenie z Bydgoszczy do Tucholi w dni poprzednio 17.59 w nowym rozkładzie między 16.48 a 19.14 jest luka? Już spieszę z wyjaśnieniami. Pierwotnie rzeczywiście takiego połączenia nie było, ono było przesuwane, ale
Ono zostało już skorygowane, jest wprowadzone i podróżni mogą w rozkładzie jazdy zobaczyć, że rzeczywiście są zachowane mniej więcej równe odstępy z Bydgoszczy do Tucholi. Są pociągi po godzinie 16, 18 i po godzinie 19, także takiej luki nie ma. Kolejne, trzecie pytanie od Moniki, brawo serii. Pytanie o tabor. Czy planowana jest wymiana taboru na trasach z Bydgoszczy do Tucholi i Chojnic? Na liniach zelektryfikowanych obsługiwanych przez Polregio kursują nowoczesne klimatyzowane składy. Na trasach obsługiwanych przez Arrivę nadal jeżdżą niestety składy, które nie są wyposażone w klimatyzację, co latem jest szczególnie dowodliwe. Czy w temacie taboru są planowane inwestycje na trasach obsługiwanych przez Arrivę? Szanowni Państwo, tabor, który spalinowy, który kupowało województwo kujawsko-pomorskie, udostępniło operatorowi Arriva. Są to pojazdy szynobusy SA106 w liczbie 13 sztuk i 5 wagonów doczepnych SA123. Wszystkie te składy są wyposażone w klimatyzację i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Operator Arriva również dysponuje swoim taborem spalinowym, takim jak SA134 i SA133, które są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Natomiast jest jeszcze w parku taborowym operatora kilka pojazdów, które wymagają modernizacji i w ramach tego 8-letniego kontraktu postawiliśmy taki wymóg, że cały tabor, który jest skierowany do obsługi linii spalinowych, jak i elektrycznych, musi być dostosowany do niepełnosprawnych i zawierać urządzenia chłodzące bądź klimatyzację. Wiadomo, że dostosowanie tych starszych pojazdów to nie jest z dnia na dzień, więc jest pewien okres przejściowy, ale to lada moment będzie po prostu następowało. Operator jest gotowy do modernizacji tych pojazdów, ponieważ tego wymagamy. Teraz pytanie z portalu Ino Online, czyli inowrocławski portal. Maciej Piątek pyta, chodzi o połączenie dotyczące połączenia z Mogilna do Lublina. Czy w grudniu dojdzie jeszcze do korekt godziny odjazdu w Polregio dla stacji Mogilno względem już ogłoszonego rozkładu, by poprawić skomunikowanie? I drugie pytanie, czy od czerwca połączenie Toruń Bydgoszcz Poznań będzie realizowała spółka Polregio, czy też będzie brany pod uwagę udział spółki Koleje Wielkopolskie? Nie bierzemy na ten moment takiej opcji, żeby operator Koleje Wielkopolskie obsługiwały te połączenia, ponieważ mamy umowy już zawarte na obsługę połączeń i mamy tutaj naszych przewoźników wybranych. Będziemy pracować tutaj z operatorem Polregio. Tu z tego miejsca też chciałem też podziękować tutaj zespołowi z Polregio, ponieważ walka o połączenia na Mogilno na ostatnią chwilę to naprawdę była walka i będziemy robić co możemy. Spotykamy się też niedługo, żeby jeszcze tam ten rozkład dopracować i w miarę możliwości dołożyć dodatkowe połączenia, żeby zrekompensować podróżnym te pociągi, których na ten moment ale w rozkładzie się nie pojawiło. Czerwca to trzeba tak, powtórzyć? Tak, od czerwca chcemy, żeby siatka połączeń była taka, jak jest do tej pory. Bez przesiadek. Bez przesiadek, tak. No i to jeżeli chodzi o pytania, które napłynęły, to ja mam wszystko. Szanowni Państwo, w takim razie no nie mamy gwizdka. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mamy długą podróż, 8-letnią przed nami, oby szczęśliwą, bez wypadku, a ku zadowoleniu pasażerów. Dziennie przeszło 300 składów na terenie naszego województwa uruchamianych jest przez tych naszych dwóch przewoźników. Jeszcze raz za tą pracę z góry dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia na następnym razem. Tak.